Chyba nie można tutaj określić tego, że jakaś osoba w młodości od lat 90. nie miała do czynienia z samochodami w mniejszej wersji. A co jeśli trzeba dodać, że są to samochody, które dana osoba mogła sterować i kontrolować nim poprzez specjalnego pilota na baterię? Samochodziki zdalnie sterowane to był hit, przez który każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat na pewno chciało posiadać taką zabawkę, którą by aktywował i jechał sobie z nią po domu na specjalnie przygotowanych działkach oraz nie tylko. Przez te wszystkie lata modele takich samochodów bardzo mocno ewoluowały, przez co dzisiaj one wyglądają bardziej na profesjonalne i chcące aż ścigać się na międzykrajowych wyścigach mini samochodów. Na przełomie tych 30 lat było oczywiście kilka adaptacji gier, na których było basowane jechanie sterowanymi przez pilota pojazdami i na których najczęstszym pierwszym miejscem wyścigu były pokoje dla dzieci i niektóre z nich miały albo większe sukcesy, albo były zapomniane i nigdy więcej nie ogrywane. Na N64 pojawił się tytuł, który starał się skupiać na pierwotnym pomyśle tych wyścigów, jednak z rozwinięciem braku człowieka w grze. I w tym odcinku przedstawię Ci, jaki to tytuł. Zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po mojemu. Tak więc czas przedstawić w pełnej okazałości, jaka to była gra, w której sterowanie samochodzikiem sterowanym stało się realią grą. Tym tytułem jest gra o nazwie Revolt. Został on wydany w roku 1999 i premierę miał on dokładnie w Ameryce 18 września i w Europie 3 października. Ważną uwagę trzeba dodać, że Nintendo 64 nie było jedyną konsolą, która wtedy była na rynkach gadżet, gdyż dokładnie w tych samych dniach swoją premierę miały również wersje na PlayStation 1 oraz na komputery PC. Trochę później, bo 17 grudnia tego samego roku oraz 2 września 2000 roku została wydana wersja na Dreamcast. Twórcy gry mieli duże nadzieje na to, że samo Revolt sprzeda się w nakładzie kopii na wersję N64, PS1 oraz PC i że będą mogli chwalić się tym, że stworzyli oni jedną z lepszych ścigach o prostej mechanice. Najwyraźniej to się udało, gdyż skacząc w przyszłość do roku 2014, sama gra dostała ponowną premierę w oryginalnej grafice w wersji PC na platformie GOG, a w roku 2022 została wydana na platformie Steam i każda osoba może spokojnie zakupić ten tytuł i przekonać się, jak wygląda tytuł z 1999 roku. Na okładce gry, która widnieje na wszystkich wersjach, widzimy kadry jednego ze zdalnie sterowanych samochodów jadącego po ulicy dwóch miasta wraz z innym pojazdem na prawo, a na samej górze widnieje sam napis gry. Revolt został w pełni stworzony i wydany przez firmę Acclaim Studios, lecz za wersję tą była odpowiedzialna firma Acclaim, która miała w sobie siedzibę w Londynie. O firmie Acclaim już się wypowiadałem przy okazji odcinka z omawiania Extreme G. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie do odświeżenia. Revolt to gra wyścigowa małych sterowanych samochodzików, w których zadaniem gracza jest przejechanie jak największej ilości wyścigów przy okazji rywalizujących z innymi przeciwnikami na różnorakich trasach i wygrywanie coraz to większej ilości wyścigów swoim wybranym samochodem. Po odwaleniu się log N64, Acclaim, wybranie jednego z 4 dostępnych języków gry oraz wykrycia pada, graczowi ukaże się aż 6 opcji. Start wyścigu, próby czasowe, tablica progresu, opcje wczytaj zapis oraz edytor trasy. Myślę, że 4. i 5. opcja jest bardzo oczywista dla zwykłego gracza, więc zostaną tu pominięte. Natomiast ostatnia zostanie przedstawiona jako ostatnia z pewnego powodu. Ale przechodząc do rzeczy. Start wyścigu to opcja, w której po kliknięciu ukaże się 6 trybów wyścigowych do wybrania. Zwykły wyścig, mistrzostwa, multiplayer, próby czasowe, trening oraz tak zwany stand arena. W każdym z tych trybów gracz będzie miał pełną możliwość nad wyborem swoich ustawień wyścigowych pod daną trasę. Po tym jak gracz nazwie swojego użytkownika imieniem, które będzie się pojawiać podczas gry, na samym początku będą do wyboru tylko 4 trasy oraz 8 samochodów. Słowo tylko jest tu kluczowe, gdyż same Revolt posiada łącznie aż 28 różnorakich samochodów podzielonych na 4 klasy wyścigowe i posiadające własne unikatowe statystyki oraz 13 różnych tras wyścigowych, gdzie każda nie ma w sobie powtarzalnych elementów, a natomiast rzeczy, które mogą pomóc albo nawet zaskoczyć graczowi. Aby je odblokować, trzeba przejechać tryb mistrzostw na 4 klasach wyścigowych i wraz z biegiem czasu pokonywać coraz to cięższych rywali posiadających lepsze samochody, więc słowo zmiana samochodu może być w tym przypadku bardzo kluczowa. Dodatkowo nowo odblokowane samochody będzie można przetestować w Stand Arena, które jest do tego przygotowane.
Tryby czasowe to oczywiście przejazd wybranym samochodem oraz trasą wyścigu jednoosobowym i jak najszybsze pokonanie toru w jak najkrótszym czasie, by na przykład pochwalić się wynikiem z przyjaciółmi. Tablica progresu to inaczej ukryte statystyki postępów w grze, gdzie na ekranie ukaże się procent gry, jakimi samochodami się jechało i tak dalej. I tutaj przechodzimy do długo oczekiwanej ostatniej opcji, jaką jest edytor trasy. W tym trybie gracz będzie mógł w pełni od podstaw stworzyć swój własny tor wyścigowy swojego pomysłu, gdzie opcje są nielimitowane i każda wyskocznia, dziura czy pułapka żwirowa może być wykorzystana. Tor można stworzyć w specjalnie przygotowanym kwadracie, który określa, ile metrów może mieć tor. Tutaj już od razu poleci ważny plus, gdyż gracz będzie mógł zapisać własnoręcznie stworzoną trasę na karcie pamięci i ona będzie służyć jako trasa do treningów, jak i również do ścigania się z rywalami. Revolt umożliwia graczowi kreację swoich pomysłów i pościganie się z komputerem jak nigdy nic i poczucie się, że to on ma kontrolę nad zakrętami, a inni będą musieli się trasy wyuczyć od podstaw. To jest tradycyjny moment na omówienie ogólnego gameplayu w grze. Trzeba jasno przyznać, że mimo prostoty, jaką Revolt oferuje samym pomysłem oraz unikatowymi trasami, to sama gra wypada tutaj naprawdę bardzo dobrze. Gracz, w który to zagra, od samego początku nie będzie miał ułatwionego zadania, by wygrywać wyścigi na spokoju, gdyż w każdym poziomie komputer jest agresywnie nastawiony do gracza, ale w pozytywnym sensie. Komputerowy gracz, tak samo jak i prawdziwy, są tutaj na równym poziomie pod względem pomysłowości, błędów, pomysłów na wygraną wyścigu i nie tylko, a także potrafią czasem w idealnym momencie wyczuć odpowiedni moment, by wyeliminować rywala, by sobie przybliżyć szansę na zwycięstwo. W samych mistrzostwach ta zasada również się trzyma, więc trzeba się będzie trochę napocić i nauczyć się torów i samochodów, by wygrać dany wyścig. Sterowanie jest tutaj bardzo proste, bo ogranicza się do podstawowych przycisków kierunków oraz A i B jako przyspieszenie i hamulec z dodatkowym przyciskiem jako odpalenie przeszkadzajki, tak więc szybko zostaną zapamiętane podstawy. Jeśli chodzi o grafikę, to mimo tego, że jest to wersja na cartridge, to Revolt spisały się pod względem wizualnym na ocenę 4+. Obiekty są bardzo dobrze dopracowane i to nawet mimo przewijającego się ekranu przez ciągłą jazdę na torze. Brak zauważalnych zamazań, a modele samochodzików wyglądają, jakby naprawdę były sterowane przez osobę, która ma ciągły pogląd na niego. Co może też zaskakiwać, gra chodzi cały czas płynnie w 30 klatkach na sekundę z kilkusekundowymi momentami lekkiego spadku przy renderingu mapy lub skrętu. Ostatni punkt, czyli muzyka, to także bardzo duży i bardzo zadowalający aspekt tego tytułu. Na każdej z tras jest grana kompletnie inna muzyka z różnych kategorii, gdzie każda z nich stara się podpasować otoczeniem danego miejsca. Wypada ona naprawdę bardzo dobrze, gdyż dźwięki są bardzo dobrze dobrane, nie irytują powtarzalnością oraz aż proszą gracza, by dany utwór był ich ulubiony. Ten aspekt spowoduje, że gracz bardzo chętnie będzie chciał pozostawić mu grę nawet dla samej muzyki, by ją miło posłuchać. Mimo tego, że Revolt jest tutaj dosyć mocno wychwalany przez wszelkie techniczne podpunkty oraz gameplay, to nie oznacza, że gra jest w 100% idealna, gdyż natrafiły się dwa minusy, które zostaną tutaj wymienione. Pierwszym minusem jest nieco kiepska kontrola nad samochodem. Specjalnie nie został wymieniony podpunkt pod sterowanie samochodem, bo ono do najlepszych, jeśli chodzi o wersję na N64, nie należy. Co prawda nie jest aż tak tragicznie, że gracz ani trochę nie porozumie się z wybranym samochodem, jednak w niektórych momentach odczuje on ciężkość przy skręcaniu, opóźnienie użycia przeszkadzajki czy wolnego rozpędzania się. Jednak ten problem można wyeliminować poprzez ciągłą jazdę oraz unikania przeszkód. Drugim minusem, znacznie mniejszym, jest słaba synchronizacja z drugim graczem. Jeżeli ma się kolegę zaproszonego na wspólne ogrywanie tytułu i pościganie się na trasach wyskokowych stworzonych i nie tylko, to niestety zarówno jeden jak i drugi wyraźnie odczują to, że rozgrywka jednoosobowa jest zdecydowanie lepsza niż dwuosobowa. Wspomniane było tu o sekundowych spadkach klatek na wyścigu i w tym trybie spadków jest jeszcze więcej oraz powolnej jazdy. Niestety ani gospodarz, ani gość nie będą czuli się swobodnie jadąc wyścig, wiedząc o tym, że będą musieli 6 sekund przed zakręcić albo może nie rozpędzić się, co powoduje natychmiastowo, że odechce mu się jazdy i przełączenia się w tryb jednoosobowy na tak zwaną zamianę rur, gdzie najpierw jeden pojedzie, a później drugi. Podsumowując tą recenzję, Revolt to moim zdaniem bardzo dobra oraz świetna gra o ściganiu się samochodzikami na baterie w różnorakich światach i samochodach, w których każdy gracz w młodszym, średnim czy starszym wieku się idealnie odnajdzie. Tworzenie własnych tras z opcją ścigania się na niej, świetna muzyka czy ogromny wybór tras i samochodów to na pewno większe plusy, które można postawić temu tytułowi.
Na stronę przeciwną idzie nieco oporne sterowanie i słaba stabilność poprzez jazdę z drugim graczem, jednak na dłuższą metę te problemy można rozwiązać. Dlatego kończąc tą recenzję, gra Revolt dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 ocenę 8 na 10. Świetna mini wyścigówka miniaturowymi samochodzikami, idealna dla każdego. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek N64 po mojemu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcesz, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na to zależy. Ja jestem użytkownik AniWWE. Na razie i cześć!